pokaz filmu Summa odbył się dziś w suwalskim kinie. Jest to film dokumentalny opowiadający o życiu profesora Andrzeja Strumiły. Kręcony był w jego domu w Maćkowej Rudzie. Produkcję wyreżyserował pochodzący z Białorusi reżyser Andrzej Kuciło, który pracował nad filmem przez kilka lat. Projekcję poprzedziło spotkanie z reżyserem i głównym bohaterem. 5 lat temu zaczęliśmy, to było w marcu, to były pierwsze nasze kręcenie. Podziękowanie dla całej rodziny pana Andrzejowi, dzięki której też to wszystko mogło odbyć się, bo oni pozwolili i dali nam takie warunki, żeby my byli u pana w domu i kręcili. To jest epicka opowieść o przemijaniu czasu. Ten film trwał, nakręcanie trwało kilka lat. Bohaterowie są starzy i młodzi. I ten problem nieubłaganego czasu i zderzenia tych osobowości czy postaci jest jedną z bardzo ważnych i ciekawych tutaj przyczynków, które spowodowały powstanie tego filmu. Przypomnijmy, że film Summa otrzymał nagrodę na Festiwalu Filmów Dokumentalnych IDFA w Amsterdamie.